Trochę bardziej w prawą pana. Już, najpierw sobie tak. Aha, najpierw się przypnę do... A może lepiej z tej strony będzie tutaj do płaszcza. Wojtek, włączyłeś mikrofon? Tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Raz, raz. A może i dwa. Okej, trzy. Dobrze. Jeżeli może pani patrzeć na mnie, to super. Albo w obiekcie. Na panią, dobrze. Bardzo proszę. Ja mówię do pani czy do kamery? Do kamery. Where should I should I watch to the camera or to you? To the camera. Jeżeli może pani patrzeć w obiektyw, to super, a jeżeli nie mogę patrzeć w obiektyw. Zobaczymy, będę na panią patrzeć. Okej, bardzo proszę. A powiedzcie mi taką rzecz, w co się patrzymy? W kamerę? Tak. Tak. Jeszcze raz, o czym pani na to spojrzeć, albo pokazać. Okej, okay. O dobra, to nie ma problemu. Cześć. Co mówić? Patrzysz na mnie, prawda? Mówić? Tak, ja zadam pytanie i ty mówisz, ale też po prostu ja wstępnie, żebyś ty zaczniemy jeszcze raz. Jak jestem? Do kiedy jestem? Do kolan? Do kolan. Aha, okej. Okay. No dobra. Nie, bo nie chcę robić tak jak dyrektor na wszystkich tych. Nie chcę też jak w szkole. Nie, tylko... tak jest ładnie. Tak jest ładnie. Tylko tak. Mam gumę jeszcze tutaj, muszę uważać, żeby nie odwrócić. Proszę cię. Jest? Możemy zaczynać, dobra. Pytanie najpierw miało być. Pytanie brzmi, dlaczego... No, to może tak... ...aktualność wystawy... To pytanie już sugeruje odpowiedź. Co ma papież do pamięci? O czym są te dwie wystawy, tak? Jest to projekt badawczy, podzielony na dwie części, na dwie wystawy. No dobrze, jeszcze raz. Kompozycja tej wystawy jest zupełnie inaczej. Inaczej w ogóle. And the piece is trying to... sorry, I have to start again. Już mogę mówić, tak? Ale wiesz co, to może poprosimy, mogę... To co? Ale witamy, czy po prostu wystawa czyszczenie do stanu? A datę? Mogę? Tak. Daty? Nie, bez dat. Bez dat. I no ja nie wiem, czy mam tak mówić. Nie, to jest... Ile wy tego chcecie? Nic nie wyłączyłam, bo to jakiś guzik nacisnęłam niechcący. Głos działa, tak? Dajcie mi moment, bo muszę po prostu sobie to jakoś... Tu mamy. A który guzik? Ten? Tu chyba. A, to nie, ten. To dobrze. No nie, żadnego innego nie miałam pod palcem. Po prostu trzymałam to w ręku i coś mi... Poczułam, że mi się coś... ten. Mogę zacząć od wspólnie z Maćkiem? Z Maciejem Kolewińskim? Tak, Kubrick, u Stanleya Kubricka w Odysei 2000. Hal? Komputer? Nie ten hal, tylko ten monument, który wjeżdża na końcu, jak ten ojciec leży w łóżku i on wraca tam i pojawia się ten monument. Taki. Ten czarny kamień. Tak, ten czarny kamień. Monolit. Bo to wygląda jak monolit trochę. A co ja mam powiedzieć w ogóle? A pokaż mi mikroport jeszcze raz. Monolit właśnie. To wygląda jak monolit. No dobra, to spróbujmy, no coś może się... Wolę, żebyś ty powiedział o tytule, bo to twój pomysł. Właśnie. No to może wydam tobie z którego pan, potem ciebie. No więc to jest praca pod tytułem Made in China i jest to w tym kontekście tego miejsca Pałacu Poznańskich wygląda to jak monolit. Nie, no już zaczynam coś po prostu, jakieś bzdury gadać. Jakoś nie mogę się z tego skoncentrować na wypowiedzi. Bardzo płynny, bardzo ładny. Tak.
Okej. O Jezu, dobrze. Czyli tam te trzy zdania już chyba są całe, nie? To spróbuję czwarte powiedzieć. A jaki jest cel, prawda, tego tutaj? Dla kogo to robimy? Dla muzeum. Dla muzeum? Tak. Taka dokumentacja wewnętrzna, tak? Tak. Czyli nie muszę się wysilać, żeby to było zrozumiałe dla ludzi. Panie Józefie, otóż powiedział pan na wszystkie moje pytania. No tak, bo ja tak, tak myślałem. No dobrze, już jestem... Proszę. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Może już wystarczy. Może wystarczy, co?